dzisiaj? Wyjeżdżam go na koniu. Kanapka będzie mi potrzebna w podróży. Ugotuj mi też jajko, będę szmalała po przedziałach. A więc dostaniesz kanapkę. Otwórz sobie lodówkę. No czemu stoisz? Nie podałam mi szyfru do lodu. Trzy w lewo, trzy w prawo, dwa w lewo. Dziękuję, pelargonu. Za pół godziny wyjeżdżam do Kuta z przesiadką. Za trzy dni wracam do Kuta z przesiadką. Więc wychodzę. Szczęśliwej drogi z przesiadką. Ach, jaka ja jestem samotna od 5 sekund. Halo? Pani Maria? Hiro nie wyjechał, a ja jestem samotna. Samotna jestem. Jakbyś tędy przychodził, to stąd na chwilę. Już przechodzę. A więc czekam. Co tak długo? Napijesz się? Czy od razu powiesz, jaka jestem piękna? Najpierw się napiję. No i jak dziś wygląda? Dalej mi jeszcze trochę. Jak ten czas leci. A ty wciąż jesteś piękny. To ja przy tobie czuję się taka piękna i młoda. Hieronim nie potrafi docenić, ni zrozumieć. Ach, ten Hieronim, zdraćmy go. O, jakie to banalne. Jakie to banalne, ekscytujące. Ale bardzo kochać. Też cię kocham. Wpada nagle do mieszkania i co widzę? Ach, zdrada, zdrada! Co chcesz uczynić, mężu Pelargonie? Strzelać, strzelać, a zabiję! Kogo? Ciebie! Ciebie! Słuchajcie, idziemy z boba. Zobaczymy się ze studiem You Can Dance, gdzie w ciągu minuty z kobietami dzieje się prawdziwe cuda. Drogie panie, przed wami zespół taneczny The Cookies. Trzyma! Mosa, mosa, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Wiesz, jak tak na nich patrzyłem, myślałem, jak tak można wyginać ciało? Ale cóż, dla swoich pań można robić naprawdę zboczone, niestworzone rzeczy. Idzie. Weź! Panie doktorze, mogę już? Proszę, proszę. No przecież mówiłem, że teraz ja! Dzień dobry. Dużo tam jeszcze na korytarzu? Sam stałem. No słuchaj, jakiś problem? Znaczy, ja się cieszę, że pan doktor to jest pan doktor, a nie kobieta. Niech pan nie przesadza, lekarz to tylko lekarz. No ale są jednak tematy, że jednak bym wolał z mężczyzną porozmawiać. Mhm. No co racja, to racja, ale słucham. Żonę mam. Mhm. Młodą. Mądrze. No a 50 taka. 50 lat piękny wiek, no co? No, taki mężczyzna na 50%. Pan się martwisz? Nie, ja po prostu nie mówię dzisiaj, jutro. Ale boję się, że zacznę wymieniać. Nie no co pan, przecież wcale pan nie wymięknie. Nie? Nie no skąd, kości mamy twarde, także spokojnie. To mnie pan pocieszy, bo po prostu ja bym chciał wiedzieć, jakby pan tak na mnie popatrzył. Mhm. Taki mężczyzna jak ja, ile w żonie... Co? Jakby to panu powiedzieć, bo ja... No bo ja kocham rodzinę. Całą? Znaczy, ciocia jest sławna, nie bardzo. Mhm. I... Dążę do tego, że jak ja kocham rodzinę, zwłaszcza żonę, to ja bym ją chciał pokochać dobrze, tak żeby... Jakby tu panu powiedzieć, ile ja mógłbym żonie, no... Ile szczerze, tak. Pan? No ja. A wie pan co, jak tak na pana patrzę, tak ze 30? Wow, codziennie? Nie, no w ciągu jednej nocy. Wow. Ale skończy pan tylko raz. Wow. Przepraszam, a jeśli dobrze liczyła, za którym razem? Za ostatnim. No, pozostałe 29? Ona skończy. Ale to jest niesprawiedliwe. No to jest bardzo niesprawiedliwe.
Boże, kto to wymyślił? Dokładnie, stwórca. A, to zwracam honor. Ale wie pan co, jak tak na pana patrzę, to pan powinien chyba zostać długodystansowcem. Co mówią? Astmo? Biergen ma astmo, nadaje radę. No ale Biergen to baba, zimą na nartach. Nie, ale niech pan pomyśli, długodystansowiec to jest naprawdę dobra sprawa. Bo widzi pan, kiedy pan czuje, pan jeszcze czuje? Tak. Nie, ale szczerze. Nie. Nie, no w pewnym sensie czuję, no. Dobrze. Skoro pan w pewnym sensie czuje, że jest pan blisko mety, wie pan o czym mówię, to wystarczy, że pan pomyśli o czymś przykrym. Skończy pan później. Nie, nie. Co nie? To jest niemożliwe. To jest możliwe. Dla takiego wrażliwego mężczyzny jak ja to jest niemożliwe. No, ale ja mówię, że panu, że to jest możliwe. Tylko musi pan powiedzieć o czymś naprawdę przykrym. No dobrze, no ale o czym? Najlepsza nam to jest reforma emerytalna. A, dobrze, a jak ona wygląda? No właśnie o to chodzi, że nikt nie wie jak wygląda, dlatego będzie pan mógł długo myśleć. A to dobre, dobre. No jak już pan będzie czuł, że nie daje rady, to są jeszcze zabawki, możecie się zabawić. O nie, nie, nie. Mój kolega kiedyś znalazł pod poduszką taką gumową zabawkę i pyta żony, kochanie, co to jest? Ona mówi, nie twój interes, a my wiemy, że znamy jego interes. Piekarnie ma i mu nie idzie. To może farmakologia, co? Medycyna poszła teraz do przodu. Co było? Wypróbował pan tę niebieską radość? No, tylko że ten pan doktor to mi nie powiedział wszystkiego. A, że się może panu twarz zaczerwienić. Spokojnie, napolony mężczyzna często wygląda jak Indianin. No właśnie nie. Co? On mi nie powiedział, że to nie są czopki. Co, przez chwilę starałem się sobie to wyobrazić tak z czystej lekarskiej ciekawości. Skutki boczne? Niebieski fotel. Wcześniej był żółty, no a teraz jest zielony, także pasuje nam do wężowych firanek. O matko, farmakologia nie, zabawki nie, to ja już nie wiem. Ale wie pan co, ja panu powiem. Pan tak dobrze z oczu patrzy. Wie pan co u mnie zawsze było kluczowe? Gra wstępna, to jest klucz do wszystkiego. No właśnie, jak to wygląda u was? No normalnie. Proszę pana, jak wygląda normalnie, to znaczy, że jest źle. No coś czułem właśnie, no coś czułem. Czyli, że co? Czyli, że trzeba zacząć od początku, a nie od końca. No ale jak na koniec, bo gasimy światło, idziemy spać. Ciężko się przy panu skupić. No, żona też mówi. Dobrze, krok po kroku, niech mi pan opowie. Gra wstępna, jak to wygląda u was? No proszę bardzo, najpierw. Nie no, najpierw to ja ją pytam o zdrowie. A, znaczy pyta pan o głowę. No tak, czy ją głowa nie boli? Jak się głupia zapomni, to jak jest. I ją ma. Co dalej? No, a potem już tylko rozumiemy, kto pierwszy. Co kto pierwszy? No, myje ząbki. A. Potem takie małe odświeżonko, a po odświeżonku zabieram ją do salonu. Można. A potem już bezwzględnie odtwarzam jej niemiecki erotyk. Niemiecki erotyk? No tak. No ale słyszy pan jak to brzmi, to jakby pan powiedział Góralska Łódź Podwodna. No ale nie ma takiego z czegoś. No nie ma takiego z czegoś. To jest bez sensu. Jaki tytuł? Grossenhelge und Sieg. Żywe szwarty Grossenhelge, ja! Nie wiem czy pan wie, ale dwójka wyszła. Nie, ja chciałem jedynka. Dwójce też będę na to napomniał. Klaus Schlaft. Kurde, facet ma talent. Oj ma. Właśnie, a pan ma talent? A, no pewnie, że ma. No tylko, że taki malutki. A właśnie w kwestii talentu chciałem zapytać, czy pan jako lekarz mógłby mi go rozwinąć? No widzę pan. Ale to już by musiał pan chyba do seksuologa, a nie do mnie. A pan to kto? Ortopeda. A to ja przepraszam. Chyba prezydent wie lepiej. Prezydenta będziesz poprawiać? A Beckham tu gra? Kobieto, to jest mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Brazylii. No to Beckham gra czy nie? Da, w przerwach na reklamę. A ten no, Dody to tutaj gra? Ławek grzeje. A co, zmarzła? Kopnij tą piłkę, chłopie, kopnij ją! Patrz, piłkę przyciął mnie z nogami, jaki sezon, od razu widać, że to nasz. Kobieto, on go zwyczajnie okiwał, tak? Mógł go jeszcze zwyczajnie ochuśtać. Zezol i tyle. On to zrobił z premedytacją.
Jak mój krem na zmarszczki z retinolem i z premedytacją. Retinol z premedytacją walczy ze zmarszczkami. Puuu! A siebie gładki funkcjonują na kanonowanie. A ile proszę mieć taki meczu? Jaki spalony, panie sędzio? Nie było żadnego spalonego! No jak ja ci wczoraj mówiłam, to mi wierzyć nie chciałeś. Kobieto, o co ci chodzi, co? No, wczoraj się kotlet. Walał bym cały czarny. Na ten jaki jest? Tego z tą flagą, to ja już widziałam. To nie jest flaga, to jest chorągiewka. A chorągiewka jakiego kraju? Bombaj. Tak, a ten z długą szyją, to jak się nazywa? Żurawski. To z krótką, jak by się nazywał? Pingwiński? Panowie, grać! Akcja, akcja, jak do przodu, no rzucę, no ale nie trzymaj bąka! Puść bąka! Bo się znam! Ręka, ręka, panie sędzio! Ręka biało-czerwoni! Kobieto, to jest brama. Z angielskiego golkiper, on może chwytać piłkę w ręce. Wyobrażasz to sobie? Może, ale nie musi. Gol, gol! Jest, jest! Gol! Widzisz to? Gol! Stawaj! Entuzjazm! Gol! To przez ciebie przegrywamy! Kobieto, słyszałaś kiedyś o bramce samobójczej? No ale właśnie strzelili, no! Nieważne, kto strzelił, ważne do której bramki. Aha, nieważne, kto strzelił, ważne do której bramki. To w takim razie, kochanie, będziemy mieli dziecko. Że co?